Gwenia, mała di Chihuahua. Gwenia, Gwenia, siema wszyscy, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj chcę wam pokazać od takich podstaw, jak wygląda nasze pakowanie na podróż autostopową. Bo za niedługo tutaj z moją koleżanką, razem z Justysią, jedziemy. Możecie sobie zobaczyć, jaki syf tutaj mamy. Właśnie będziemy pakować wszystko. Jeżeli chodzi o taki wyjazd, to podstawa to oczywiście śpiwory, karimata, mamy namiot, całą apteczkę i inne rzeczy. Cała reklamówka wałówki. Oczywiście reklamówka z Biedronki, no bo jak żeby inaczej na polską cebulę można jechać. Możesz mówić, że jesteśmy w dupie, bo jesteśmy na jakiejś dziwnej stacji. Wieje, jest zimno i nic nam nie idzie. Jedziemy po prostu. Proszę bardzo, nasza destynacja następna. Tak. A my sobie stoimy, w ogóle stoi tutaj taki jeden Polak, też autostopuje, też jedzie do Hiszpanii. Justysia, autko jest, więc wyjdź na tego. Oto Justyna łapiąca autostopy. Proszę, pięknie się prezentuje. No jak takiej dziewczyny można nie wziąć na stopę? No ja się pytam. Dobra, uwaga, bo ja też muszę się tutaj przyczynić do tego sukcesu, który zapewne nie nadejdzie. No i jak zwykle nie. Ogólnie to jakoś do tej pory szło nam dobrze, tutaj mam jakieś mieszane przeczucia, chociaż to podobno jedna z lepszych stacji pod Wrocławiem. Ała, zaraz się przejdę do tego. Niedawno przeżyłyśmy ciekawą historię. W ogóle ta sprawa miała się tak, że spod Drezna, tak, spod Drezna zapałyśmy stopa na 700? Ponad 700 kilometrów. I byłoby zajebiście, ktoś powiedział, gdyby nie fakt, że ja musiałam się na nowo uczyć chodzić po wyjściu z tego. Jechałyśmy takim busem, w ogóle to był hit. I ten bus. Co ja miałam pod nogami? Lodówkę, tak. Koło mnie jeszcze walizka była. Jeszcze już coś wbijająca się. Ona się wbijała za to w drzwi. Po prostu. Aż w pewnym momencie mówi, że się bała, że wyleci. Że się otworzy. Tak, że się otworzą. Albo w ogóle wyważymy te drzwi. Jak weszłyśmy, to już później nie wychodziłyśmy przez całą drogę. Tak, ja już się bałam tam w ogóle poruszyć. Sobie tłumaczyłyśmy, w jakiej pozycji są nasze nogi. W którą stronę. Jaki konstans wychodzi z naszych nóg, które są tam wymielone ze wszystkim. A teraz w końcu jest godzina. Zaraz sprawdzimy. Jest godzina. Za 15, druga, moi drodzy. A my kładziemy się w końcu w kimę. Jak widać, piękne śpiworki mamy. Jest ciepło. To jest najważniejsze, bo tak piździło w nocy, że ja po prostu. Ogólnie było strasznie wiecznie zimno, no i trochę pydało. Idziemy na Francję, jest 6:30, pamiętajcie ludzie, ja o tej godzinie wstałam, w sumie o 5:00, pan nas wyrzucił ze stacji, się nie wypuścił, stwierdził, że już nie możemy spać sobie na stacji, ponieważ jego Big Boss przyszedł, jak on to stwierdził i w sumie nie wiem, czemu nie mógł powiedzieć temu Big Bossowi, żebyśmy sobie spały. Jestem pewna, że już urogo sobie z tym wydarzało, jak czy siak, ale no, trzeba było wstać. Ogarnąć się, zapłacić 70 centów za łazienkę. I tym bardziej, że są chyba załadowani. No, super. Ale się przynajmniej uśmiechają. Nie każdy się uśmiecha. Niektórzy udają, że nas po prostu nie widzą. Powiemy teraz o najbardziej kryzysowej sytuacji, jaką w sumie miałyśmy na tej podróży do tej pory. Pierwsza zasada autostopowa. Nie wsiadaj z ludźmi, którzy nie potrafią mówić po angielsku. Albo przynajmniej nie jesteś w stanie się z nimi dokładnie, idealnie dogadać. Bo babka. Tak, jakkolwiek, bo babka, która miała nas wywieźć to jakieś tam 20 minut na Francję, na stację. Na
na autostradzie wywiozła nas. 5 minut do zjazdu. Tak, 5 minut do pierwszego zjazdu na terenie Niemiec. Tam nawet nie było chyba w sumie stacji. I była tragedia, nie miałyśmy gdzie łapać, nikt nie chciał się zatrzymać. W ogóle na 15 minut zgubiłyśmy mapę. Nie wiem jakim cudem ona mi wyleciała i potem ją znalazła Justysia gdzieś tam w trawie, także się udało. Ale ogólnie to byłyśmy w takiej dupie przez chwilę, że ja miałam ochotę naprawdę zostawić ten plecak, usiąść. Ja po prostu będę się skupować nogami. Czuję się trochę wydymana przez tę kobietę, bo naprawdę myślałam, że fajnie będziemy we Francji w ogóle, a przecież dobre 2 godziny straciłyśmy. Także no 2 godziny z głowy mamy przez jedno niedogadanie się, także już mamy nauczkę. Ale jeden bardzo miły Francuz nas zgarnął, jesteśmy już na francuskiej granicy, znaczy już jesteśmy za granicą. Słuchajcie ludzie tej historii. Z Dysią, jakby dostałyśmy się z tamtej stacji widmo, to pojechałyśmy na inną stację widmo. I to w ogóle była taka historia, że my dzisiaj przez 9 godzin to było, w sumie 10 później, zrobiłyśmy aż, uwaga, 30 kilka kilometrów. Gdzie wczoraj zrobiłyśmy około 1000. I historia miała się tak, że my... Która to jest w ogóle godzina? Mniej więcej? Chyba około 16, coś tak mi się wydaje. Sprawdźcie, po która godzina, żeby nie było, że kłamiemy. 17.20. O ja, 17.20, czyli no gdzieś przed 17. Ten gościu, taki pewien, to był Serb w ogóle, który mieszka we Francji. I on nas zabrał z tej stacji. I to nie było na zasadzie, że on sobie po prostu jechał i nas zobaczył, stwierdził, że tak. On nas widział już na tej stacji, nie wiem ile czasu widział, że my tam stoimy. Ale z jego opowiadań wynika, że kiedyś jeden facet na tej stacji, facet, chłopak, nie wiem, no ale mniejsza z tym, ktoś czekał na tej stacji łapiąc stopa 3 dni. On specjalnie zabrał samochód, żeby nas wywieźć. Tak, a on specjalnie, widząc, że my nie możemy nic złapać przez tyle czasu, poszedł po auto, żeby nas wywieźć i wywiózł nas na stację, nie wiem, 20 km może z nim przejechałyśmy, nie jest to mega dużo, ale jesteśmy w końcu na autostradzie, a nie przed autostradą na wjeździe. I możemy coś normalnego łapać, jest to dużo tirów, dużo ludzi, no co chwila coś jeździ, jest dużo miejsca w razie czego, żeby namiot rozbić. Kochani, jesteśmy po nocce przy starej tirze na pacer, w których pewnie chodni. Ogólnie to wczoraj około godziny 17. Zrezygnowałyśmy z łapania stopa, przyjechała w ogóle policja, powiedziała, że nie możemy łapać na wylocie stacji. Mamy iść tutaj na ten, przyjechało w ogóle 2 Włochów autostopowych, żeby jeszcze też jechali do Barcelony. I około 17 po 6 godzinach stwierdziłyśmy, że bez sensu jest dalsze łapanie i przyszłyśmy na imprezę do tirowców. Przyszłyśmy tutaj na imprezę do tirowców i busiarzy, posiedzieliśmy sobie z Polakami, przespałyśmy się na pacę, bo namioty tutaj nie ma gdzie rozłożyć. I no i w dodatku padało. Padało w nocy, także miałyśmy naprawdę super miejscowe tutaj. To była moja w sumie pierwsza noc w chłodni. Nigdy nie spałam na pacy w tirze w chłodni. Jest godzina, nie wiem, na coś po 9, może w 9:30, także trochę pospałyśmy. Jesteśmy już ogarnięte, zjadłyśmy po knopersie. I ruszamy, no, spróbujemy coś złapać dalej, jeżeli nie, no to być może tirowiec z tego tira weźmie nas i podwiezie, bo będziemy być może jechał o godzinie 13 do Barcelony. 2000 years later. Kochani, zgadnijcie, gdzie jesteśmy? W końcu dotarłyśmy do Barcelony. W ogóle po tej nocy w tirze, na pasę. Stwierdziłyśmy, że nie czekamy na tego kierowcę, tylko idziemy próbować przynajmniej łapać dalej. Może się wydostaniemy przed godziną 13. I udało się, to było w zasadzie. Wczoraj stałyśmy te 6-7 godzin i nic. A dzisiaj przyjechały 3 auta, z czego 2 się zatrzymały i właśnie ten trzeci żeśmy pojechali. Obecnie udajemy się do hosta naszego. Mamy no 2 km do przejścia, bo trochę nie po drodze nam się złożyło, gdzie nas wysadzono. Ale to nic, damy radę. Jest trochę zamieszanie, mam nadzieję, że mnie w ogóle słychać. I ludzie mam wrażenie, że dziwnie się na mnie patrzą, kiedy gadam do kamerki, ale no trudno. Wiesz, że zostawimy u hosta plecaki, pewnie
się ogarniemy, zjemy coś na ciepło, bo ileż można jeść suchy prowiant, tak jak w naszym przypadku. No a później zweźmiemy się za zwiedzanie tej Barcelony. Nasz pan powiedział, że coś nam może pokazać. Wieczorem z tego co wiem wychodzi gdzieś na jakiś pokaz jedzenia. Albo się wybierzemy z nim, albo pójdziemy sobie po prostu na plażę, na piwo, bo nasz host mieszka bardzo blisko morza, co dla mnie jest w ogóle super sprawą i że jest w ogóle w centrum. Będziemy mieszkać, a nie daleko na obrzeżach Barcelony. Także jest naprawdę przepięknie, to jestem już zachwycona tym miejscem. Wszystko jest takie ładne, tak no naprawdę, to jest mój pierwszy raz w Barcelonie. I mam nadzieję, że naprawdę wykorzystam jak najlepiej ten czas. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and all alone. Kochani, siedzimy sobie właśnie w Barcelonie na plaży. Wyszła trochę. Nasz w sumie ostatni dzień w Barcelonie. Wczoraj sobie głównie przyjechałyśmy dosyć późno, znaczy późno, popołudniem, nie wiem, bo już mu hosta może koło godziny 14. Później sobie poszłyśmy, głównie pozwiedzałyśmy tutaj okolice plaży, przeszłyśmy się naprawdę dosyć spory kawałek wzdłuż. Trochę chillu, piwko wypiłyśmy, a teraz siedzimy już po dniu pełnym zwiedzania, bo od rana zwiedzałyśmy główne atrakcje Barcelony. Mogliście zobaczyć przed chwilą na urywku z filmiku. A teraz już tylko próbujemy się zrelaksować przed dalszą podróżą, bo w ogóle nie wiem, czy już opowiadałam do kamerki tą moją historię, ale jeśli nie, to wam opowiem. Na stacji koło Lyonu, kiedy stopowałyśmy do Barcelony, mieliśmy taką historię, że wysadził nas pewien Francuz koło godziny, myślę, że to było jakoś 23 na stacji. Zgodziłyśmy z Justyną, że prześpimy się w namiocie. Najpierw obchodziłyśmy całą stację dookoła, żeby znaleźć takie najbardziej, no mi się wydaje, odległe miejsce i takie, które najmniej przypałowe po prostu, żeby nikt się nas nie uczepił. Ale nam się nie udało, czy? Ale nam się nie udało, bo jeszcze nie złożyłyśmy, no, nawet jeszcze nie rozłożyłyśmy tego namiotu, a już podjechała policja. A miało nie, być tak, żeby nie było rozbite. Tak, a w ogóle do, nie wiem, czy 10 minut to było, nawet nie, już tu nie mówiłam wcześniej, że może nas czekać na to mandat. Podjechała policja. No. Justyna już miała mokro w gaciach, jak policja podjechała. Ale to w ogóle była taka dalej naprawdę całkiem przyjemna historia. Najpierw to w ogóle się zapytał ten pan, gdzie są rodzice, ile mamy lat. Może dlatego, że byłam już bez makijażu i wyglądałam trochę jak dziecko jeszcze z moim niskim wzrostem. Ale ogólnie pan policjant był bardzo, bardzo miły. Sprawdził dowody, nad moim musieli trochę podebatować, bo myśleli, że jest kurde chyba podrobiony, bo poszli do auta i sprawdzali, czy się wszystko zgadza. Ale kiedy przyszedł, powiedział, że wszystko jest w porządku, możemy tutaj spać. No to my ucieszone rozkładamy dalej namiot, wszystko pięknie. Minęło 10 kolejnych minut, pan policjant wraca. No i znowu trochę tak, kurczę, co tym razem? Może jednak nie możemy tutaj spać. A potem się okazało, że ten policjant poszedł na stację, pojechał na stację specjalnie tutaj, żeby zapytać, czy możemy przespać się w środku po prostu na podłodze w restauracji tam, tej restauracyjnej części stacji. To było bardzo miłe z jego strony, bo zrobił to na zasadzie troski o nas, także naprawdę super, super sprawa. Jedyne, co mnie też bardzo tutaj denerwuje, to te chodzące cały czas z masażami, tatuażami, płachtami, które zresztą jak widać same kupiłyśmy, kokosami i innymi dziwnymi rzeczami. Jeszcze, żeby oni chodzili i krzyczeli sobie te tatuaże i tak dalej, ale chodzili, a nie oni podchodzą i cię zwyczajnie zaczepiają, ty sobie leżysz, masz ich w dupie, a on podchodzi i czasami to w ogóle rozkłada te rzeczy, nawet jak nie wykazujesz typowego zainteresowania. A jak już nie obejrzysz, żeby spojrzeć, to no, nie patrzcie, na, w ogóle nie nawiązujcie kontaktu wzrokowego, bo to już jest, przepadliście, nie? To już po prostu was nie ma. To już jest koniec, no i widzicie, i to się stało. Kupiłyśmy, no ale kupiłyśmy sobie ze Stylem po jednym, ale z 15 na 8 euro żebym utargowała, także mam duszę handlowca, tato dziękuję ci. Mój tata handlowiec tak, że zawsze się w Egipcie i Tunezji pamiętam jak targował, to chyba coś mi się tam pamięta z tego okresu. Ale przyda nam się to przede wszystkim.